No jest to bardzo trudny i ważny moment. Ta straszliwa wojna w środku Europy w XXI wieku. Rzecz, która jest nie do pojęcia. Jesteśmy wszyscy w szoku i szukamy sposobu, żeby zakończyć tą wojnę. Są ludzie walczący na froncie. My używamy tego innego oręża duchowego i chcemy modlitwą odsunąć te diabelskie działania, bo tak to trzeba nazwać. I dlatego szukamy sprzymierzeńców. Wszyscy ludzie dobrej woli no czują, że coś trzeba zrobić. I dlatego, kiedy słyszą, że jest potrzebna pomoc, wtedy przynoszą te materialne rzeczy. Ale też, kiedy słyszą, że jest miejsce modlitwy, też przychodzą i zanoszą do Boga prośby, bo On ma tą siłę, żeby to zatrzymać, ale też, żeby jednoczyć się z tymi ludźmi, którzy w tej chwili cierpią, którzy pewnie odczuwają, że świat im się wali i potrzebują też tych informacji, że ludzie o tym wiedzą w świecie, współczują im, jednoczą się z nimi, chcą ich przytulić i okazać im swoją solidarność. To nie pierwsza taka modlitwa w naszej cerkwi w Zielonej Górze. Też była najpierw modlitwa ekumeniczna, teraz w sobotę była następna. Też wszyscy, którzy pragnęli tego, mogli przyjść. A teraz ksiądz biskup zaproponował właśnie spotkanie tu w tej parafii świętego Alberta. I jesteśmy chrześcijanie tych dwóch obrządków, dwóch płuc wschodniego i zachodniego. Tam na Ukrainie są wierni tego wschodniego kościoła, ale są też rzymokatolicy. I w tej chwili nie rozróżniamy, kto jest kim. Wiemy, że to są ludzie cierpiący, ludzie potrzebujący pomocy. I dlatego w tej chwili też każdy, który rozumie, a większość to rozumie, przychodzi, żeby dać z siebie coś, co możliwe, żeby wspomóc tych, którzy chcą zakończenia tej wojny.